Czy to prawda, że ten? Czy to prawda, że Chołek spał pod samochodem? Tak, tak sobie zażyczył. Ja też bym wolał tam spać. Ty spałeś... A ja spałem w tym fotelu, więc dzisiaj... Spałeś w tym fotelu naprawdę? Tak, więc tak mnie plecy bolą i karczy, że nie wyobrażasz. Ja myślałem się... Łukasz, jak odstraszałem zwierzęta? Dar się! Rybuję, że jestem niedźwiedziem. A ja się w nocy obudziłem. Odstrasza, a on mówi, przecież to nie pomoże. Tu nie ma niedźwiedzia, to nikt nie będzie... Ale wy lepiej wyglądacie teraz po tym odcinku niż przed ogólnie. Ja się obudziłem w nocy, to myślałem, że mam żebra połamane, bo się tak jakoś w tym fotelu przekrzywiłem i oparłem o ten ran. Nie, no ja bym nie zasnął w ogóle na siedząco. No dobra, no na totalnym zmęczeniu. They are survivors! A tu jest jakaś myjalnia? Słuchajcie, tu jest wszędzie. Ładny, co? Taki był. Setki kilometrów. Śliczniutki, co? To ja powróżę wam z tego piachu. Ale a, piach jest więcej, piękny. Proszę bardzo. Ale piękny, złoty, naprawdę piękny piach. Takiego nie widziałem. Jeździliśmy w miejscu, gdzie są największe złoża ropy. W Arabii Saudyjskiej. Także... olejowe miejsca, tylko rury wszędzie. Wyobraźcie sobie, że benzyna jest droższa w tym miejscu, gdzie się wydobywa, niż na wybrzeżu, bo rury idą na wybrzeże. I tam się dopiero przerabia w rafineriach. I znowu troszeczkę piaseczku. Proszę bardzo. Dzień przerwy, tak zwany rest day, jest dla mnie zawsze trudny, no bo wykonujemy mnóstwo różnych prac, przyjeżdżają różni ludzie, no bardzo dużo znajomych, przyjaciele odwiedzają. Myślę, że to jest taki dzień, w którym trochę się rozbijamy z tego rytmu dakarowego, ale no, to jest potrzebne dla wszystkich, bo przede wszystkim dla sprzętu, który tak ciężko przez tydzień już jeździł. Odwiedziliśmy Roberta, Robert też tu jest, także się cieszę bardzo, że nas wspiera. Robert Lewandowski i jego drużyna, no cóż, też tu walczą, też mają tutaj swój turniej. A my, no, mając wsparcie Roberta, będziemy się czuli lepiej. No. To jest coś takiego, że jako sportowcy zawsze będziemy się wspierać i to jest naturalne. Ale wsparcie Roberta jest dla nas szczególnie cenne. Oczywiście byliśmy u Al-Radziego. Było bardzo miło, zaprosił nas na lunch, wielu zawodników opowiadało sobie różne historie, jak to było, co się działo. No taki dzień z jednej strony, tak jak powiedziałem, taki nienaturalny dla Dakaru, ale z drugiej strony potrzebny, no bo i kibice mogą nas zobaczyć, możemy tutaj odpocząć chwilę, chociaż ja bym wolał się schować gdzieś w zaciszę swojego kampera i tam siedzieć, a jednak trzeba wychodzić, witać się, ładnie mówić, odwiedził nas ambasador Polski, także no to też są ważne chwile i też trzeba sobie zdawać świadomość tego, że nie jesteśmy tylko do jeżdżenia, ale też jesteśmy dla ludzi. Mój sponsor, Azoto Power, firma Biogen, licytuje zawsze jedynkę, walczy o tą jedynkę, także te serduszko ma taką samą wagę, jest równie warte. Nie dawajcie się, licytujcie ile się da, bo pamiętajcie, każda złotóweczka, która zostanie dołożona do tego serduszka, to jest szansa, że ktoś będzie miał lepiej w tym życiu. Po to robimy i po to też jadę. Dziękujemy. Już samochód wreszcie dotarł na serwis, jak widzicie, tylu mechaników pod spodem, wszyscy pracują ciężko, żeby go doprowadzić do jak najlepszego stanu. To jest ten dzień, w którym zmienia się w aucie wszystkie podzespoły, dostajemy nowe turbo, nową skrzynię biegów, wiele elementów jest wymienianych takim systemem jak w samolocie, czyli resurs danego podzespołu się kończy, no i trzeba to wymieniać, także
Ten samochód w tej chwili przechodzi gruntowną przemianę. Będzie znowu świeżutki i bardzo, bardzo dobry. Cóż mogę powiedzieć, niesamowite dwa dni za nami. Rzeczywiście wiele się działo, aż trudno o tym opowiadać. Nocowaliśmy na pustyni, crash z Chrisem Mikiem, spadliśmy z wydmy. No, mnóstwo różnych sytuacji, o których by można długo opowiadać, ale najważniejsze, że bardzo późno, ale samochód dotarł, dlatego mechanicy w tej chwili uwijają się, bo już jutro rano startujemy dalej. No, chcemy te kilometry zaliczać, jeden po drugim, jak najwięcej. Chcemy w jakiś sposób podjąć walkę. Wiadomo, że sportowo ten rajd już dla nas nie ma takiego znaczenia, ale chcemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robić te kilometry jeden za drugim, przejeżdżać po kolei, dzień po dniu, dotrwać po prostu do końca i mieć tą ogromną satysfakcję, że mimo trudów, mimo tego wszystkiego, co nas otacza, takiego ciężkiego, dakarowego życia, my dajemy radę i jedziemy kilometr po kilometrze dalej.